Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Kulawych Rozmów. Dzisiaj moim i Waszym gościem jest Weronika Matwiejuk. Ćwiczyłam to, bo cały czas mam ochotę powiedzieć Weronika Stasiak. Jeszcze z używać twojego panińskiego nazwiska. I porozmawiamy o takim ogólnie, o zdrowiu psychicznym, o byciu na terapii i o tym tak naprawdę, jak wygląda osoba, która leczy się psychoterapeutycznie, jak to powiedzieć, psychologicznie. Może być psychiatrycznie również. Psychiatrycznie, tak, dokładnie. Dlaczego poruszam ten temat? Wydaje mi się, że obraz osoby chorej psychicznie, z różnymi chorobami związanymi ze zdrowiem psychicznym jest taki zaburzony przez to, jak jest pokazywana osoba chora psychicznie w telewizji i w różnych filmach, prawda? Tak, zdecydowanie. Wszystkim się wydaje, zresztą ja też mam takie przekonanie, że bardzo się boję takiej sytuacji, że miałabym wylądować na oddziale psychiatrycznym. A nie jest to tajemnicą, że udało mi się tego uniknąć kilkukrotnie, bo obawiam się, żebym tam nie przetrwała. Tam nie są ludzie, znaczy mam właśnie takie przekonanie, że tam nie są ludzie tylko smutni, cierpiący na depresję, na jakieś nerwice lękowe, tylko tam są tak naprawdę wszelkie zboczenia świata, ale to jest tylko moje podejrzenie, no bo nie byłam tam na szczęście jeszcze. Jest coś takiego, że w ogóle osoba z jakimś zaburzeniem zdrowia psychicznego, to od razu automatycznie to jest wariat, nie? To jest takie słowo wariat. Wariat, które tak naprawdę jest nacechowane bardzo negatywnie. To jest takie słowo klucz, które się używa wobec osoby, która odbiega w jakikolwiek sposób od normy swoim zachowaniem, prawda? A przecież z tego, co ostatnio czytałam, to każdy Polak w ciągu swojego życia chociaż raz powinien iść do, będzie wymagał terapii, ale nie pójdzie na nią, tak? Znaczy nie każdy na nią pójdzie, ale prawda jest taka, że każdy z nas znajdzie się w takiej sytuacji, w której będzie wymagał konsultacji z lekarzem, nie? I to jest właśnie ważne, żeby pokazać ludziom, że osoba, która korzysta z pomocy psychoterapeuty, psychiatry, psychologa, to jest osoba, która jest dokładnie taka sama jak każdy inny, bo choroba psychiczna od choroby neurologicznej, tak jak moja, jest tym się różni, że jej nie widać. Tak, to fakt. Moja mama zawsze powtarza, że jeśli chodzi o takie zaburzenia, na przykład tak jak ja cierpię, to są potrafią się ludzie bardzo dobrze maskować. Funkcjonują tak jak wszyscy inni, my funkcjonujemy tak jak wszyscy inni, chodzimy do pracy, malujemy się, chodzimy do kina, uśmiechamy się. I tego kompletnie może nie być widać. Pomijamy jakieś takie skrajne przypadki totalnie, nie? Natomiast możesz się nie zorientować, że twój współpracownik w pracy jest tak zwanym wariatem, bo na przykład korzysta z takiego leczenia. Chociaż i tak jest o krok do przodu, bo właśnie korzysta z tego leczenia, bo coś z tym robi. I zdaje sobie sprawę ze swoich jakichś tam słabości. Mówisz o osoby z takimi dolegliwościami jak ty, a czy możesz nam powiedzieć, na co ty chorujesz? Na zaburzenia lękowe i na epizody depresji. Przy czym zaburzenia lękowe to jest moja choroba taka stała, na którą od wielu lat przyjmuję leki i z którą się cały czas mierzę i walczę. A depresja u mnie się pojawia epizodycznie, po prostu pojawiają się takie okresy. Mam okres remisji i potem na przykład znów się pojawia. Ty chorujesz od bardzo dawna, prawda? To jest, można liczyć to w 12 latach. No, z 10 lat będzie. Wydaje mi się, że dlaczego to pytam? Pytam dlatego, że wydaje mi się, że te 10 lat temu w ogóle świadomość taka społeczna na temat chorób psychicznych, chorób związanych właśnie ze zdrowiem psychicznym była rażąco mniejsza niż teraz. No, zdecydowanie. Jak to jest właśnie, jak to jest zrozumieć, że coś jest nie tak, w sensie Czy ty to zrozumiałaś? Do ciebie dotarło? Jak to się stało, że ty trafiłaś właśnie do lekarza, psychiatry, tak? U mnie to się zaczęło tak naprawdę, jak
wielu rzeczy nie pamiętam. Miałam zawsze jakieś takie swoje słabości, powiedzmy byłam wstydliwa, nie lubiłam, bardzo się bałam odpowiadać w szkole ustnie, do tego stopnia, że w ogóle nie podejmowałam takiego ryzyka. Jeśli to też jest gdzieś tam związane z jakąś sytuacją, że powiedzmy zostałam ośmieszona, ale to są jakieś takie niuanse. Nie, po prostu nie chciałam, wstydziłam się, bałam się do tego stopnia, że nie podejmowałam ryzyka. Brałam w szkole jedynkę i dziękuję bardzo, jedynkę poprawię kiedyś, jak nie poprawię, to trudno. I to były jakieś takie pierwsze objawy, ale to wszyscy właśnie, po prostu wstydliwa, mała wstydliwa dziewczynka. Potem gdzieś zaczęły się dziać jakieś takie złe rzeczy w mojej głowie. Dzisiaj z perspektywy czasu wiąże to między innymi z okresem dojrzewania. To był ten okres, kiedy gdzieś tam się zaczęłam zmieniać, kiedy nie do końca akceptowałam to, jak się zmieniam fizycznie w porównaniu na przykład do moich koleżanek. Bo no, w okresie powiedzmy gimnazjum brałam udział w biegach przełajowych, gdzieś tam byłam całkiem dobra w tym WF-ie, a zaczął mi rosnąć biust zdecydowanie szybciej niż moim koleżankom i on był, on sprawiał dużo problemów i ja tego nie akceptowałam. I ten, to dojrzewanie, zarówno i fizyczne, i to takie emocjonalne, w głowie psychiczne, to się gdzieś to wszystko razem powiązało. I dopiero dzisiaj z perspektywy czasu, jak już wiem, że ten etap się zakończył, to wiem, że tam się coś zadziało, że ja identyfikuję, że w tamtym momencie się zaczęły dziać jakieś złe rzeczy, ale tak jak mówię, no to jest taka choroba, którą się maskuje. Nawet jeśli coś złego się dzieje, to nikt najpierw nie chce się do tego przyznać, najpierw sami przed sobą zaprzeczamy. Tu jest jeszcze taki wątek, że no, ja nigdy nie chciałam martwić swoich rodziców. Nigdy nie chciałam, żeby przeze mnie cierpieli, więc powiedzieć im, że mam jakieś takie złe myśli, że powiedzmy chcę się zabić, czy że nie chcę żyć, no to nie byłabym w stanie tego zrobić, bo ja wiem, co by się wydarzyło. Moja mama by się zaraz rozpłakała, ja bym poczuła się zdecydowanie gorzej. Dlatego to jest taka maska. Ja tego nie wymyśliłam, to się po prostu samo z siebie działo. Przyszedł taki moment, w którym zaczęły się pojawiać objawy somatyczne. Dzisiaj też to wiąże z tym, bo w tym okresie dojrzewania bardzo mocno byłam badana pod kątem, miałam bardzo silne bóle głowy. Miałam wielokrotnie robione badania, jakieś EEG, rezonanse, z których tak naprawdę niewiele wynikało. Dopiero właśnie po latach ja to identyfikuję jako pierwsze objawy somatyczne. Natomiast taka sytuacja, taka totalnie, powiedzmy identyfikująca to wszystko i odkrywająca, miała miejsce pewnego dnia. Moja mama chyba wróciła z pracy, jak dobrze pamiętam. I ja leżałam u siebie w łóżku i miałam wrażenie, że po suficie chodzą robaki. I wiedziałam, że one nie są rzeczywiste, bo to niemożliwe, żeby tam było tyle robaków. I poszłam do mamy do pokoju i mówię, że mam jakiś problem, mam wrażenie, że tam spod sufitu wychodzą robaki. Oczywiście na początku wymyślasz. Z każdą minutą czułam się coraz gorzej. Zaczęły mi drętwieć ręce, stopy i to postępowało w momencie, jak ręka mi drętwiała do łokcia, noga do kolana. Zaczęłam mieć problemy z oddychaniem i nie pamiętam, co się działo, ale działo się coś na tyle złego, że mama mnie zawiozła do... ubrała mi sukienkę tylko przez głowę i zawiozła mnie na pogotowie. Oczywiście pierwsze pytania, bo byłam nastolatką, czy nie zażywam narkotyków, czy nie byłam w ciąży, bo wyglądałam mniej więcej na taką osobę. Zwymiotowałam w międzyczasie, spadłam z krzesła, poczekali, moja mama była przerażona, to pamiętam. I pamiętam jak wprowadzono mnie, chyba bez kolejki, tak mi się wydaje, po tym jak spadłam z krzesła do gabinetu lekarza. I lekarz powiedział, że to jest atak nerwicy. I powiedział to tak w ogóle bez emocji, tak na spokojnie. Moja mama, która się mierzyła gdzieś z takimi problemami w przyszłości, no uderzyło ją to.
Zabrano mnie oczywiście do kolejnego szpitala na kolejne badania, bo bardziej prawdopodobne dla wszystkich lekarzy jednak było to, że jestem w ciąży bądź że zażywam narkotyki. Do tego stopnia, że w tym szpitalu ja już byłam pełnoletnia wtedy, tak, bo pytano mnie o zgodę, czy wyrażam zgodę, żeby mi mimo wszystko, mimo że zaprzeczałam, czy nie brałam żadnych narkotyków, bo nie brałam nigdy, czy zgodzę się na test. Ja się na ten test zgodziłam, bo ja byłam prawie że nieprzytomna. Pamiętam, że był taki salowy i zaczęli mnie na tym łóżku rozbierać, a ja nie miałam biustonosza. I z jednej strony miałam wewnętrznie takie poczucie wstydu, że halo, ja nie mam bielizny pod spodem, żeby on wyszedł, ale nie miałam w ogóle siły i już mnie to nie obchodziło kompletnie. Ale pamiętam, że jak tylko dostrzegł, że nie mam bielizny, to wyszedł. No, miło z drugiej strony. Tak. I to jest kolejny objaw taki somatyczny, tudzież jakieś wielkie upośledzenie tego testu, ponieważ ten test wyszedł niejednoznacznie na obecność narkotyku. Nie wiem, czy to jest możliwe, żeby mój organizm się tak zbuntował, żeby wytworzył w sobie jakiś takie, taki skład, żeby substancje, ten test tak, wyszedł niejednoznaczny. Wiesz, może nawet takie rzeczy jak syrop na kaszel potrafią czasami zafałszować wyniki, tak, nie? I to był ten moment, w którym wszystko stało się prawdziwe. To mnie dobiło jeszcze bardziej, bo moi rodzice byli załamani. A to już dla mnie. Za dużo. Radzić sobie z samą sobą to jeszcze, ale radzić sobie jeszcze z ich cierpieniem, to było bardzo ciężkie. Ale zawsze, ja ich kocham nad życie. Absolutnie. No teraz jest jeszcze, bo to było lata temu, teraz mam jeszcze męża, córkę i tak dalej. Natomiast no, wtedy byli dla mnie najważniejsi na świecie. Nie chciałam ich skrzywdzić, nie chciałam, żeby przeze mnie cierpieli. I nawet jeśli miałam w sobie wielką potrzebę, żeby jednak nie żyć, żeby umrzeć, że ja nie chcę tutaj być, to nie zrobiłabym tego, bo wiem, że to by zniszczyło im życie. Oni by tak cierpieli, że sama sobie tłumaczyłam, że żyję dla nich, zamiast umrzeć dla siebie. Na drugi dzień mama przyniosła do domu kolejny test na obecność narkotyków. Ja się bardzo oburzyłam, podobno. Tego nie pamiętałam, ostatnio mi to przypomniała. Żeby się jednak upewnić, czy nie biorę tych narkotyków. I od tamtej pory najpierw rozpoczęłam, mama jeszcze w miejscowości, w której wówczas mieszkałam, zdecydowanie mniejszej, zaproponowała mi i znalazła panią, która zajmowała się psychoterapią i zaczęłam od psychoterapii. Zaprowadziła mnie też do psychiatry. To był mój pierwszy psychiatra i to też było doświadczenie. Mówię o tym dlatego, że chcę powiedzieć, jak strasznie ciężko jest trafić na dobrego specjalistę. Tak, to jest bardzo duże wyzwanie. Bo ja trafiłam do takiego specjalisty, pani, która była, no podejrzewam, że jest bardzo dobrym lekarzem, natomiast ona mnie po jakimś tam czasie zbadała, postawiła diagnozę, że to jest głęboka depresja, która wymaga leczenia farmakologicznego. I to był dla mnie kolejny cios, że już naprawdę ze mną jest tak źle, że jak patrzyłam na tą kobietę, że jej jest tak smutno, że ona patrzy na mnie tak, jak ja bym miała raka i miała zaraz umrzeć, to w tym nie było nic budującego. Oczywiście to był kolejny cios. A czy to nie sprawiało właśnie, bo cały czas mówisz cios, że to cię dobiło. A ja tu się zastanawiam właśnie, bo mówisz, że jak byłaś nastolatką i czułaś, że coś jest nie tak, że miałeś złe rzeczy w głowie, że tutaj, że nie chciałaś odpowiadać, wiesz. I zastanawiało mnie to właśnie, czy fakt, że ktoś postawił diagnozę, że te wszystkie twoje lęki, te wszystkie rzeczy, które się z tobą działy, nazwał, tak? No wiadomo, to nie jest miła diagnoza, depresja, tak? Czy nerwica. Ale nazwał to, co się z tobą dzieje,
I dodatkowo wiemy, że na te choroby są leki. Oczywiście to nie jest panaceum i złota recepta, tak? Tylko coś, co pomaga, nie? Czy to nie było ci lżej właśnie, że dzięki temu, że coś tam nazwał? Z jednej strony było mi o tyle lepiej, że ktoś potwierdził, że to nie są rzeczy, które ja sobie wymyśliłam. Że nikt mi nie może zarzucić, że po prostu jestem rozpuszczoną dziewczyną, która próbuje wzbudzić czyjeś zainteresowanie. Tylko, że ktoś potwierdził, że ja rzeczywiście jestem chora, ale ja mam bardzo silny związek z mamą. I wiedziałam, że to jest dla niej kolejny, bo ona wierzy, ja wierzę w to, że ona wtedy wierzyła, że to właśnie są gdzieś tam moje wymysły, że gdzieś mi to przejdzie, że może to jest coś chwilowego. Bo wiadomo, jak każda matka, jak każdy rodzic szuka potem przyczyny w sobie, nie? Że ona zrobiła coś złego, nie zrobiła nic, absolutnie to. Natomiast myślę, że no to był właśnie ten moment, kiedy i ten lekarz, że mimo, że ja miałam chęć, żeby wszystko wróciło do normy, żeby udawać, że jest okej, okay, że udajmy, że tego nie ma w ogóle, ubrać tą swoją maskę i żyjmy dalej, ja sobie ze sobą poradzę w środku, tylko nie chcę już widzieć tych smutnych oczu rodziców zmartwionych i zadających mnóstwo pytań. Jeszcze mama to pytała, ale tato to wszystko w środku bardzo mocno przeżywa. I już może powiem w takim w telegraficznym skrócie, żeby się nie rozwodzić. Dopiero po jakimś czasie trafiłam tutaj we Wrocławiu do lekarza, który mi pomógł, który mi dobrał leki odpowiednie, bo to też jest tak, że to nie bierze się jakiej buprom na głowę i przestaje boleć, tylko po pierwsze są skutki uboczne. W moim przypadku skutki uboczne były takie, że ja potrafiłam zasnąć wszędzie. W autobusie, w pracy. Dosłownie, ja siadałam i spałam. Zresztą tak, żeśmy jak się poznawałyśmy też. Pamiętasz bardzo dobrze. I trafiłam po jakimś czasie do właściwego specjalisty. Tam zostały mi dobrane prawidłowo leki i trafiłam wreszcie też na psychoterapię, bo leki lekami, ale przy takich zaburzeniach kluczowa jest psychoterapia. To jest zawsze pierwszy krok i najważniejszy. Tak. Teraz tak sobie myślę właśnie o tej małej dziewczynce, tej małej Weronice w wieku tam 14, 13, 15 lat i zastanawiam się właśnie, jak to jest smutne, że, bo wiesz, choroby fizyczne, neurologiczne, ortopedyczne, nie wiem, rak i inne ciężkie choroby, nie wiem, łojotokowe zapalenie skóry, takie, to wszystko widać, jesteś w stanie to udowodnić, na zasadzie takie źle się czujesz, cyk, idziesz, robisz wyniki badań, pokazujesz, masz czarno na białym. A tutaj właśnie sytuacja z chorobami psychicznymi, związanymi w ogóle z psychiką, jest tak trudna, że w ogóle młodzież jest w bardzo trudnym okresie. To jest już sam w sobie ten okres jest ciężki, prawda? O, tak. Dodatkowo, jeżeli właśnie coś się dzieje jeszcze dodatkowo ze zdrowiem psychicznym, to ten okres jest dwa razy cięższy. Tak? Więc coś i mogą się w tym czasie dziać rzeczy, które rzutują potem na całe życie, nie? I bardzo ciężko jest samemu w sobie przede wszystkim uświadomić sobie problem, że to jest problem, którego nie powinno być, że inni tak na przykład nie mają, nie? A dodatkowo przekonać tych rodziców, tych dorosłych do tego, że słuchaj, mamo, tato, coś jest nie tak i to nie wynika z tego, że ja dorastam. Tylko coś jest, to jest coś bardziej, nie? Ile jest takich samotnych po prostu nastolatków gdzieś tam na świecie, nie? Tak, myślę, że to jest naprawdę olbrzymi problem. Zresztą wiesz, nie trzeba być specjalistą, żeby wiedzieć o tym świecie głośno wszędzie w telewizji, że w Polsce ta pomoc psychiatryczna dla dzieci, psychologiczna, no, tak w zasadzie nie wiem, czy istnieje, bo no ja miałam takie szczęście, że mam bardzo troskliwych rodziców i takich, którzy za przeproszeniem za to leczenie zawsze płacili, więc nie miałam okazji się przekonać za bardzo, jak ten system rzeczywiście działa, bo troszczyli się o mnie rodzice i prywatna opieka zdrowotna, gdzieś tam prywatne terapie. Nawiasem mówiąc, olbrzymie pieniądze. To nie są
to nie są takie rzeczy, jak podliczyłam sobie kiedyś, ile moja mama wydała pieniędzy na te wszystkie właśnie byłby drugi dom. Wizyty. No tak, to grube tysiące. I wiele nastolatków, dzieci nie ma tego wsparcia. Stąd też wzrastająca ilość samobójstw. Już pomijam te pandemie i te nauki zdalne, nauczania. To myślę, że niewiele dzieci ma takie szczęście jak ja, że miało tak wyrozumiałych rodziców. Świadomych. Tak, świadomych, troskliwych i takich, którzy właśnie nie powiedzieli, wymyślasz sobie, weź się w garść, poukładaj sobie w głowie, jesteś, nie wiem, rozpuszczona, mało masz problemów w życiu, tylko gdzieś tam poważnie się tym tematem przejęli. Powiedz mi, mam takie właśnie tutaj pytanie, to jest bardzo często retoryczne pytanie, bo nie jesteśmy w stanie się cofnąć do tego momentu. Zastanawiam się właśnie, co by było, gdyby to rzeczywiście twoje ciało nie dało takich fizycznych oznak tego, że coś jest nie tak, nie? Czy ty możesz tak sobie sama stwierdzić, że byłby taki moment, w którym ty byś zrzuciła tą maskę, o której mówisz i powiedziała, słuchaj, mamo, tato, jest chyba jakiś problem? Myślę, że nie. No możemy tak, możemy tutaj gdywać i tak dalej, natomiast to mnie odsłoniło. Ja sama z siebie myślę, że nie udałabym się z takim problemem. Być może przyszedłby taki moment, że gdzieś bym tej pomocy szukała, bo są ludzie, w których miałam wsparcie. Jak przyjechałam na studia do Wrocławia, to mieszkałam z siostrą mojej mamy, więc dla mnie jest nieduża różnica wieku i ona była dla mnie olbrzymim wsparciem, bo jest dla mnie wiekowo bardziej jak siostra niż jak ciocia. I te relacje... To była taka osoba, do której też bardzo często uderzałam z prośbą o pomoc, bo wiedziałam, że ona jest na tyle silna, żeby mi gdzieś tam pomóc i że jej to nie przytłoczy. Mhm. Więc gdybym była w takiej sytuacji, to myślę, że to na przykład Marta byłaby osobą, do której bym się zwróciła w pierwszej kolejności po pomoc, niż przyznała przed rodzicami, że coś jest nie tak. Czy jest szansa na to, że są jakieś takie pytania, bo wiadomo, tego nie widać, tak? Ludzie myślą sobie, o, nieśmiała dziewczyna, tak? No taka, że nie za bardzo lubi występować publicznie, wiesz, skryta. To są takie słowa klucze, nie? Nieśmiała, skryta. Często tego pisujemy ludzi i twierdzimy, że może introwertyk, wiesz. Czy uważasz, że są takie pytania albo taki sposób patrzenia na dziecko, które powodują, że jesteś w stanie wyłapać, czy coś jest nie tak? Czy można tak rzeczywiście zaobserwować swoje dziecko, żeby zauważyć, że coś jest nie jest tak, nie? To jest bardzo trudne pytanie, bo z jednej strony chciałabym odpowiedzieć i tak, i nie. Z jednej strony ja mam takie doświadczenie, że jestem bardzo mocno przewrażliwiona na tym punkcie. W sensie ja widzę bardzo dużo, ja w ogóle słyszę bardzo dużo. Za dużo, bo ktoś mówi zdanie, a ja je rozpatruję w 50 różnych, co ten ktoś miał na myśli. Tak jak ja. I spotkałam się z taką sytuacją, że dziewczyna, która dojrzewa, bardzo mi bliska, choruje tak samo jak ja, dosłownie. I patrząc na nią, widzę siebie i chciałabym jej pomóc. I widzę, że ona robi to samo, co ja, czyli ja tylko widzę, po prostu widzę w niej siebie, ale ona się ukrywa i ktoś, kto nie przeżył tego, co ja, nie widzi. Tego nie widzi. Z drugiej strony wiem, że jak chce się to ukryć, to człowiek to ukryje. I jak mu zależy, to ja zawsze, w ogóle ja bardzo dużo gadam. I uważam, że zawsze byłam osobą towarzyską. Miałam... Zresztą mam znajomych, lubię się z ludźmi spotykać, w ogóle można mówić, że ja gadam jak najęta. Ale są takie rzeczy, które jak trzeba ukryć, to tak ukryję, że... To są mechanizmy takie obronne, nie? I myślę, że każdy to w sobie gdzieś tam dokładnie ma. Jak ktoś chce ukryć, nie jest gotowy na to, żeby gdzieś o tą pomoc prosić, to
to myślę, że bardzo ciężko jest takie niuanse gdzieś zaobserwować i wychwycić, zadać takie pytanie, żeby ta osoba się odsłoniła. Bo ona się z automatu będzie bronić i będzie zaprzeczać. I nawet nie będzie zaprzeczać świadomie. Bo ona wie, jak jest faktycznie, ale mówi co innego. Właśnie tak się zastanawiam, czy to nie jest też tak, że gdyby te choroby psychiczne i w ogóle tematy związane z chorobami psychicznymi były przedstawiane tak szczerze w mediach. Bo to jest tak, jak ja zawsze mówię, że osoby z niepełnosprawnościami mają tą trudność, że jakby ich wizerunek jest zaburzony, tak? I często jakby ten świat nie za bardzo wie, jak do nas podchodzić i nie traktuje nas normalnie, dlatego że nie widać nas w mediach, nie w cudzysłowie. A tak zastanawiam się właśnie, czy też tak nie jest trochę z chorobami psychicznymi, że właśnie w związku z tym, że ten wariat w cudzysłowie jest zawsze mordercą, który je koty w telewizji, albo depresja, to musi być zawsze tak, że ktoś leży w pokoju zamknięty, nie wstaje, wiesz, bo mamy dwa takie skrajne obrazki, prawda? Mhm. Już jak mówi się o depresji, to ta depresja wygląda tak właśnie, że ktoś jest zamknięty, czarny pokój, tak. I po prostu nie widzimy tego, nie widzimy tych rzeczy w mediach, że po prostu ludzie nie szukają pomocy. Wiesz co, to jest w naszym społeczeństwie, ja to tak odbieram, w ogóle jakiekolwiek problemy takie natury psychicznej, czy permanentny smutek właśnie, jakieś depresje, to jest temat tabu. Ludzie z jednej strony nie chcą o tym mówić, ale nie chcą o tym mówić dlatego, że inni nie chcą słuchać. Ja się spotkałam wielokrotnie z takimi, po pierwsze z ignorancją, na zasadzie, przecież uśmiechasz się, jest okej. Okay. Nie? A z drugiej strony... Znajdź sobie zajęcie, to się też, nie będziesz nudzić. Ale ja nie chcę o tym słuchać, bo to mnie za bardzo przygniata. To są twoje problemy, ja nie jestem wystarczająco silna, żeby jeszcze dźwigać twoje wiaderko z panem, które niesiesz. I nie rozumiem, dlaczego to jest temat tabu, bo uważam, że wiesz... O seksie ludzie mówią wszystko i tyle, i to nie jest temat tabu, a to, że ktoś potrzebuje pomocy, bo jak zaczyna o tym mówić, to znaczy, że potrzebuje pomocy, zresztą nawet jak o tym nie mówi, to po prostu nie jest jeszcze na to gotowy. Czy gdybyśmy widzieli właśnie ludzi, którzy... No bo zobaczmy, jesteśmy tutaj we dwie, każda z nas korzysta w jakiś sposób z pomocy psychoterapeuty, psychiatry, tak, żeby czuć się po prostu lepiej, tak, żeby to życie było w cudzysłowie lżejsze. I gdyby ludzie widzieli, że osoby, które mają problemy ze zdrowiem psychicznym, to są, wiesz, to jest taka Judyta i taka Weronika, nie? Weronika, która ma męża, która ma dziecko, skończyła studia. Judyta, która, no okej, ja nie jestem super przykładem, bo ja jeżdżę na wózku, tak? Nie wiem, czy to jest ten. Ale wiesz, w sensie, że to są osoby, które w jakiś sposób cieszą się tym życiem, tak? Mają aspiracje, jakieś marzenia i tak dalej. Mają życie, tak? Czy po prostu takim osobom, które rzeczywiście czują, że coś nie jest tak, że to chyba nie jest tak, jak inni ludzie przechodzą, nie? Że to jest, nie wiem, tylko dojrzewanie, tylko kryzys pracy, wiesz, tylko rzeczywisty problem, który warto jakby przegadać na jakiejś terapii. Czy by widzieli właśnie taki obraz ludzi, wiesz, no nie wiem, kampanii społecznej i tak dalej, związane ze zdrowiem psychicznym, żeby po prostu korzystali z tej pomocy wcześniej, albo w ogóle korzystali z tej pomocy. Co niewątpliwie myślę, że jeśli to przestałby być temat taki w cudzysłowie wstydliwy, ukrywany, tak jak mówisz gdzieś tam, żeby to od początku było w świadomości ludzi, że takie rzeczy się zdarzają i że to jest normalne i że nie ma się czego wstydzić, to jak najbardziej. Tylko kurczę, w naszym społeczeństwie jest tak wielkie niezrozumienie, że nie wiem, co musiałoby się wydarzyć i jak wytłumaczyć tym ludziom, którzy tego nie rozumieją, bo nawiasem mówiąc, też są ludzie, którzy mają jakieś zaburzenia psychiczne, którzy mają jakieś problemy, tylko sobie z nich po prostu nie zdają sprawy i są w stanie sobie z nimi radzić, w sensie funkcjonują z nimi na co dzień. Natomiast
ten brak świadomości i brak zrozumienia powstrzymuje tych wszystkich ludzi, którzy potrzebowaliby pomocy i którzy byliby w stanie o tym powiedzieć. Tak. Bo mówię, to wszystko jest takie owiane tajemnicą, bo tych ludzi się bierze za wariatów, za tych w ogóle to takie postrzeganie. To jest genialny przykład, jak siedziałam w kolejce do mojej pani psychiatry, do której chodzę, na kontrolę. Wyglądam tak jak teraz, nikt się nie zorientuje. I to jest specjalistyczna przychodnia, obok jest kardiolog, reumatolog, inne specjalizacje. Ja czekam do tego gabinetu numer 9, koło mnie siedzi pani, ale z racji tego, że mój gabinet jest na samym końcu, tam nie ma krzesełek, no to siedzę jakby koło gabinetu numer 8. Wchodzą ludzie, wychodzą i tak dalej, staje się koło mnie, siada starsza pani, która mnie pyta, czy ja pod 8. Więc ja mówię, że nie, że ja pod 9. A kto tam przyjmuje, kardiolog? Ja mówię, nie, psychiatra. I pani się bardzo mocno zmieszała, bardzo mocno się zawstydziła, o mało mnie nie przeprosiła i tak spuściła głowę i powiedziała, no tak, każdy czas, już nie pamiętam, co powiedziała, ale ona miała problem z tym, że ja idę do psychiatry, ja żadnego. Mhm. I to tak genialnie obrazuje to, jak to społeczeństwo właśnie to widzi i patrzy, że jak ktoś ma... Pani się nie spodziewała, że ja mogę wyglądać na kogoś, kto potrzebuje pomocy. No bo to jest tak jak z mordercą. Nam się wydaje, że my mordercy to rozpoznamy na pierwszy rzut oka. Przecież tak wcale nie jest. To samo jest z chorobami psychicznymi. Ja wiem, że to jest strasznie krzywa analogia. Ale no, ogólnie chodzi o to... Jest jakieś powiązanie na pewno. Ogólnie chodzi o to, że po prostu... Osoba z chorobą psychiczną, ona tak naprawdę na co dzień to może być uśmiechnięta pani, dusza towarzystwa, tak? Bo ona na zewnątrz może być, mieć taką maskę, a w środku po prostu bardzo mocno cierpieć. I uważam, że też bardzo często problemy ze zdrowiem psychicznym rujnują związki, rodziny, kariery, tylko dlatego, że ktoś się po prostu wstydzi, nie? Bo zauważ też, że to też nie jest kwestia też wstydu, tylko wydaje mi się, że ludzie sobie myślą, że to jakby pokazuje ich słabość, nie? Że sobie sami nie radzą, muszą sobie iść do kogoś, nie? Mhm. Albo na przykład ludzie mówią, ale co, ty przyjaciół nie ma, że musisz iść do psychoterapeuty? Tak. Wiesz, że to jest ta kwestia, nie? Że to pójście po pomoc jest jakby wstydem, nie? Że to jest, że ja nie daję rady, że to jest okazanie słabości. A moim zdaniem, i co też mówią wszyscy psychoterapeuci, że to jest właśnie siła. Że to jest właśnie to, że ty bierzesz swój problem, że tak powiem, za rogi i idziesz coś z nim zrobić, nie? Tak jest, tak. Wiesz, to jest trudne. To jest, znaczy myślę, wiem, że wiesz, że to jest strasznie trudne i ja jak zaczęłam tą, powiedzmy, nazwijmy ją drugą terapią, tą już tutaj we Wrocławiu, to poszłam z założeniem, że nie będę kłamać. Bardzo się tego... Bardzo dbałam, pilnowałam się, bo wiedziałam, że idę tam za ciężkie pieniądze moich rodziców i że chcę, żeby było lepiej, a jak będę kłamać, a kłamię, w tej kwestii kłamię, no bo to jest właśnie ta maska. Tak, system obronny. I ciężko jest usiąść przed drugim człowiekiem i powiedzieć te wszystkie rzeczy, które ma się w głowie, przyznać, że się je ma, bo... No właśnie to jest wstydliwe i trafić na właściwego terapeutę, bo bardzo często się niestety zdarza tak, że wiesz, też trzeba rozróżnić psychologa od psychoterapeuty. Tak, to jest podstawowa kwestia. Ktoś może się gorzej czuć i nie wiem, to jest 12-latka, mama ją wysyła do psychologa, czy to szkolnego, czy każdego innego. I ja nie mówię, że psycholodzy to jest, nie wiem, że się do tego nie nadają, absolutnie nie, ja się na tym nie znam. Natomiast psychoterapeuta to jest jakiś taki poziom wyżej. Oni muszą po pierwsze skończyć... Ja słyszałam tak, że psycholog diagnozuje problem, że to jest ktoś, kto ci zdiagnozuje problem, ale on na pewno ci nie pomoże z niego wyjść. Psychoterapeuta to jest ktoś, kto pomaga wyjść z tego problemu, bo to jest terapia. Tak. Czyli leczenie. A psychiatra to jest ktoś, kto po prostu daje leki. Bo z psychiatrą przecież nie obgadujesz. Tak, lekarz normalnie. On raczej tak właśnie pod tą chemię mózgu. Tak.
Więc to nie jest tak, że psycholog jest zły, tylko psycholog jest jakby od tego, żeby stwierdzić, czy problem jest, czy go nie ma. Znaczy psychoterapeuta też jest w stanie stwierdzić, czy problem jest, czy nie ma, nie? Tylko po prostu... Tylko ma już większe narzędzia, z pewnością wiem, że podlega pod superwizję, nie? Że tak. Psychoterapeuci mają obowiązek, mają swojego superwizora, który gdzieś tam nadzoruje, bo... Tak, to jest x lat pracy, musi mieć też tam w szpitalu pracować, to nie jest tak, że ktoś... To jest, ja pozwolę sobie, może to są duże słowa, to są ludzie, którzy ratują życie i tak. Którzy potrafią to życie, mogą w jednej chwili zniszczyć. Tak. Mogą sprowokować kogoś do właśnie tych ostatecznych kroków. Myśl mi uciekła. Wracając jeszcze do reprezentacji właśnie osób z zaburzeniami psychicznymi, z chorobami psychicznymi w telewizji, o tym braku reprezentacji, to jest właśnie to, że ja na przykład miałam wypadek 17 lat temu, no w październiku będzie 17 lat temu. I to był wypadek w ogóle w tym wieku i w ogóle w takim stopniu i ta utrata tej samodzielności, tego życia, które było bardzo dużym obciążeniem dla mnie, tak? Ale wtedy ogólnie całe ciało to było w ogóle, wiesz, walka o to ciało bardziej niż o głowę. I ja bardzo mocno czuję i wiem, że wtedy ta pomoc psychoterapeuty czy psychologa, czy psychiatry była mi najbardziej potrzebna. I myślę, że na równi z pomocą fizjoterapeuty. Że ta żałoba jednak za tym, co było, za tym życiem utraconym i w ogóle przygotować ten umysł na tą walkę i jakby adaptację do nowego życia była bardzo ważna. I to się nie wydarzyło, no nie? I to nie chodzi o to, że właśnie o to chodzi. Bo widzisz, chciałam powiedzieć, to nie chodzi o to, że nie miałam dobrego życia i tak dalej. Bo oczywiście tak było, tylko też cały ten okres czasu ja czułam, że coś nie jest tak, że ja wcale nie byłam tak radosna, jak ludzie widzieli. Mam pewne skrzywienia w tym sensie, że coś, co wytworzyło się w mojej głowie przez ten czas, ten taka chora ambicja trochę, żeby nadążać i ignorowanie pewnych rzeczy, żeby po prostu bardziej być dostosowaną. Zarzynanie się swoich sił po to, żeby jednak, wiesz, nikt nie pomyślał, że jestem jakaś słabsza albo i tak dalej. I to wszystko we mnie siedziało. I tak naprawdę nie poszłam na terapię wcześniej właśnie z tych powodów, że to wstyd, że co to znaczy, że sobie nie dajesz rady, że mam słaby charakter. I ja tak powiem szczerze, że jak ja ciebie poznałam, to mnie to dopiero pomogło skierować na terapię. Właśnie to, że zobaczyłam, że no nigdy ci tego nie mówiłam, więc no nie. To jest ten pierwszy raz. Ale to jest dokładnie tak, że wiesz, że ja zobaczyłam osobę, która rzeczywiście ma problemy ze zdrowiem psychicznym i żyje normalnie, tak? W sensie, że to nie jest słabość, że korzystasz z pomocy, tylko właśnie to jest to, że no, diagnozujesz problem i go po prostu chcesz rozwiązać. I dzięki temu trafiłam do terapeuty, z którym odbyłam już 60 parę spotkań. I właśnie, tak, i właśnie to jest to, że czuję się naprawdę zdecydowanie lepiej i bardzo mi to pomogło, nie? I ludzie cały czas mają takie czasami pytania, nie wiem, czy ciebie też ktoś pyta o takie coś, no to ile tam będziesz jeszcze, ile tych spotkań jeszcze? W sensie tak. 15, 20, ile tam tych spotkań jeszcze będziesz miała, nie? Mhm. No i to nie do końca tak jest, prawda? Nie da się określić tego limitu. Nie, nie. Wiesz, po pierwsze są nurty, psychoterapii. Pierwsza psychoterapia, na którą trafiłam, była w nurcie psychodynamicznym i ona właśnie jest taka, ja to sobie tak, wiesz, żaden ze mnie specjalista, ja to sobie tak sobie to tłumaczę. To jest właśnie taka długoterminowa, nieokreślona w czasie, bo brałam też udział w terapii poznawczo-behawioralnej. Ona jest taka bardziej skupiona, zakłada problem i rozwiązanie tego problemu, ćwiczenia, i jest bardziej określona w czasie. Ona trwa miesiąc, może nie, 3, 4, 5, 6 miesięcy. Natomiast ta psychodynamiczna rzeczywiście takie rzeczy mogą się ciągnąć latami. I to jest bardzo krzywdzące, kiedy człowiek, to znaczy krzywdzące, może nie krzywdzące, ale to nie jest kompletnie pomocne, kiedy wyczekujesz tego końca, że czy ty wyczekujesz, czy ktoś cię pyta, no właśnie na zasadzie... Ile jeszcze? Tak. Ile możesz jeszcze się leczyć, nie?
No pomogło ci to, wystarczy, czy jeszcze właśnie, no? Tak, Tak, to są takie. Spotkałam się z tym pytaniem. To też nie jest tak do końca, że każda terapia będzie w nieskończoność trwała. Bo to wszystko zależy tak naprawdę od rodzaju problemu. Tak, to jest też jakby choroby psychiczne, to są choroby przewlekłe. Ja chciałam w ogóle, jeśli pozwolisz, za pośrednictwem tej rozmowy powiedzieć, że to jest jeszcze duży problem, bo ja był taki moment, że już było dobrze. Ja nie ukrywam, że zawsze chciałam mieć dziecko, że byliśmy z mężem, przygotowywaliśmy się długo do tego. I w związku z tym ja chciałam dla tego dziecka jak najlepiej. Nie chciałam brać leków, bo niewątpliwie no, one wpływają. Chciałam zrobić wszystko, wszystko dla tego dziecka i przygotowałam się, długo się przygotowałam do tego, żeby zajść w ciążę. Zakończyłam psychoterapię, zaczęłam powoli odstawiać leki, odstawiłam leki, żeby mieć organizm czysty, przygotowany, oczywiście kwasy foliowe, wszystkie inne rzeczy. I urodziłam córkę i teraz są te pojęcia baby blues, depresja poporodowa, a w moim przypadku to byłam po prostu ja. I trafiłam co prawda późno, bo dopiero jak córka miała 10 miesięcy na terapię w diadzie, to się nazywa, powinna była trafić na nią znacznie wcześniej. To jest rodzaj terapii właśnie dla matek z dziećmi. To nie jest tak, że ja tam chodziłam sama. Ja chodziłam na tą terapię z Ewą. Normalnie z pieluchami, z mlekiem, siadałyśmy w fotelu i rozpatrywane były moje problemy z punktu widzenia bycia mamą. Z tego, jakie ja mam emocje do Ewy. No to się okazało, że niestety... Ja wydawało mi się, że to wszystko będzie inaczej, że to, że ja tego pragnę, że ja jestem gotowa, że mam przygotowane wszystko, to nie wystarczyło. I że ja kocham to dziecko na życie, to też nie wystarczyło, bo się po prostu odezwała moja choroba, która dała tak w kość, że wpędzała mnie, widziałam, że jest źle, wiedziałam, że to, że mi jest źle, sprawia, że mojemu dziecku jest źle i wtedy było mi jeszcze gorzej, bo dobijały mnie wyrzuty sumienia. I jest coś takiego jak terapia w diadzie, to się tak nazywa, która krótko na nią chodziłam, bo że tak powiem, jestem na tyle już, na tyle mam doświadczeń, że wróciłam oczywiście do leków, jak przestałam karmić piersią i tak dalej, że wystarczyło mi kilka spotkań, ale chciałam powiedzieć, że jak widzimy w telewizji te wszystkie dzieciobójczynie, nie chcę powiedzieć, że wiem, co one czują, ale pośrednio tak, bo byłam w tak ciężkim stanie, że życie mojego dziecka było autentycznie zagrożone. I to nie jest, że ja sobie to wymyśliłam, tylko tak powiedział lekarz, no a ja ze wstydem musiałam przed samą sobą przyznać mu po prostu rację. I może gdyby była większa tolerancja, gdyby była większa świadomość w społeczeństwie, że to nie jest, że kobieta rodzi to dziecko i ma z nim zostać sama, i że to, że ktoś jej tam pomoże, czy w ogóle według mnie, bo jest tak, po porodzie są wizyty patronażowe położnej, a ja uważam, że powinna być obowiązkowa dla każdej kobiety po porodzie, powinna być obowiązkowa kilka wizyt właśnie z psychologiem, z psychoterapeutą i może tyle tragedii by nie było, gdyby tym kobietom wiesz, tylko ten problem, masz rację, ja się zgadzam, tylko tu wiesz, jest taki problem pokoleniowy, jak ja to nazywam, że zawsze mówią tak, co te baby teraz wymyślają? A ta, kiedyś rodziło się w domu 15 tam dzieci. Wiesz, jedno za drugim i człowiek nie miał czasu na żadnego baby bluesa, bo musiało drugiemu pieluchy zmienić, trzeba było w pole iść i tak dalej. No. Tego się już o tym nie mówi, że w tamtych czasach też dzieci były topione, zakopywane i tak dalej. Jasne, to nie było... po prostu to nie wypływało tam. Tak, no bo nie było internetu i nie było też gazet wielokrotnie i ludzie po prostu tego nie wiedzieli, nie? Ale masz rację, to są rzeczy, które... to tak jak ja mówię po wypadku, nie? Że ta pomoc psychologiczna, tak, pomoc psychoterapii jest w ogóle... kluczowa mogłoby być. Tak, i że w ogóle to zdrowie psychiczne jest po prostu tak mocno w naszym kraju lekceważone,
nawet jeśli chodzi o nakłady na system opieki psychoterapii psychologicznej, psychiatrycznej w Polsce, jest po prostu jakby się tego problemu nie to nie jest ciało, że tak powiem, się nie wykrwawisz, wiesz, o co chodzi, więc w zasadzie to może poczekać, to nie jest takie... To się wydaje, że tak może być, a to jest... To tak nie jest, to jest... Ja wiem, że to są bardzo mocne słowa, ale no to jest walka o życie, o przetrwanie. Tak, zwłaszcza, że zdrowie psychiczne niszczy życia. Nie tylko tej osobie, która choruje, tylko też często ta osoba nawet nieświadomie robi krzywdę innym ludziom, tak? Poprzez swoje zachowanie, bo nie do końca rozumie. Albo nawet kocha kogoś, tak? Tak jak ty mówisz, swoje dziecko, swojego męża czy żonę, ale po prostu nie jest w stanie jakby z nimi funkcjonować tylko dlatego, że ta głowa przeszkadza, tak? I ciało może być perfekcyjnie zdrowe. Perfekcyjnie zdrowe, a po prostu... Można mieć wszystko, bo to się nie bierze z... Znaczy, może się brać, ale to wcale nie... Ludzie tak często mówią, ale co ty chcesz? Masz męża, masz dziecko, masz pracę, masz dom, nie wiem, zdrowa jesteś, masz pieniądze, byłaś na wycieczce, no czego ty jeszcze chcesz? Jak możesz być smutna? Skąd ta depresja? Tak jest. To też jest takie istotne, że właśnie często ludzie nieświadomie wiążą depresję ze smutkiem. Oczywiście smutek jest dużą częścią depresji, natomiast ludzie z depresją potrafią się cieszyć. Potrafią nawet odczuwać przyjemności, choć jest... Przede wszystkim zauważmy, kto miał depresję, tak? No umówmy się, że Robin Williams, światowej sławy komik przecież, że świetny na niego aktor. Tak, i okazuje się, że miał depresję i popełnił samobójstwo. Chester Bennington, lider tego zespołu Linkin Park, który słynął z tego, że on był największym w ogóle dowcipnisiem w całym zespole. On miał świetne poczucie humoru, zawsze był taki bardzo, bardzo taki ekspresyjny i na zewnątrz i popełnił samobójstwo, mając wspaniałą karierę, dużą rodzinę, kochającą żonę, małe dzieci. No miał wszystko, tak? Tak można powiedzieć. I mimo wszystko, ja też w ogóle zauważyłam, że jest pewien problem taki, że jeżeli zauważymy w telewizji celebrytę, który mówi, że ma depresję, to my go jakby tak rozumiemy. On jest tak, ma depresję. Ale jakby pani Janina Kowalska mówi, że ma depresję, to jej się w dupie poprzewracało. Tak, z dobrobytu. Tak, w dupie jej się poprzewracało, że jakby rozumiemy to bardziej tą celebrytkę, tą artystkę, że ona ma depresję, a nie potrafimy tak, zrozumieć tego swojego... Depresją. Tak. Coś w tym jest, myślę, że tak, że łatwiej nam gdzieś tam wytłumaczyć wśród większych ludzi, tak. Właśnie ta presja. W ogóle tym większym ludziom więcej się wybacza. To jest tak, że jakby kierowanie na przykład po alkoholu, to jakby im się tak wybacza, bo ona w sumie ładnie śpiewa na przykład, nie? Mm-hmm. A z drugiej strony jak ktoś, nie wiem, jakiś Marek Kowalski popełni takie samo wykroczenie, no to, czy też przestępstwo, w zależności od tego, jak to się skończy, to jest najgorsze na świecie, jak on mówi. Amy Winehouse, czy Whitney Houston. Tak, narkotyki, te sprawy. No i przykro strasznie, nie no, ciężkie życie kobiety miały, ale jak za ścianą mieszka, za przeproszeniem taki sam ćpun, no to jest po prostu ćpun i brudas, tak. Zauważyłam, że bardzo łatwo jest ludziom oceniać ludzi na podstawie właśnie takich stereotypów, dlatego mocno staram się z każdym, z kim rozmawiam, kogo spotykam, uczuleć na to, że coś, co mu się wydaje, albo coś, co jest powszechnie jakby tak wiadome w jakiś sposób, rozumiane w jakiś sposób, nie oznacza, że można to zero-jedynkowo do każdego innego człowieka przypisać, choćby tą niepełnosprawność, tak? Że niepełnosprawni to są tacy sami ludzie i każdy z nas może się w którymś momencie stać niepełnosprawnym, tak po prostu. Tak, ludzie w ogóle przyzwyczajeni są do myśli, że to, co jest im dane, to jest dane na zawsze. I że jeśli nie są niepełnosprawni w tym momencie, to nigdy nie będą. Albo nie mają jakiegoś zaburzenia psychicznego, bo przecież to nie jest tak, że czasami przecież są choroby. Są choroby, na przykład jak choroba afektywna dwubiegunowa, która potrafi się objawić po 30 latach życia, spokojnego życia.
Ona może dawać jakieś tam symptomy, ale człowiek tak, nawet ich nie zauważy. Tak. A po prostu potem po 30 roku życia może się objawić. Ja też bardzo dużo, wiesz, zmieniłam po poznaniu Ciebie i no to już też jest kilka dobrych lat. Zaczęłam, mimo że chodziłam do szkoły integracyjnej, takiej naprawdę bardzo empatycznej i do podstawowej, i do gimnazjum, wiesz, z podjazdami, z windą i jakby w ogóle mnie nie krępowała Twoja niepełnosprawność, bo ja z takimi ludźmi gdzieś tam obcowałam, ale dopiero jak żeśmy się tak naprawdę gdzieś blisko no zaprzyjaźniły, tak, to dopiero zaczęłam właśnie niektóre takie rzeczy zauważać, jak to, że nie możesz u mnie w domu umyć rąk, bo mam szafkę pod zlewem w łazience i że wózek nie wjedzie, nie? I to są takie rzeczy, których rzeczywiście standardowo człowiek pełnosprawny w ogóle nie rozumie, że tutaj na przykład ten wózek nie wjedzie i że tej osoby nie będzie, że ta osoba nie będzie mogła skorzystać z toalety. Mm. Ja też zaczęłam na to, może nie tyle zwracać uwagę, ile mam większą świadomość i automatycznie już to mam w głowie, nie? Mm. A to tak jest, właśnie o to chodzi, że po prostu jak się poznaje osoby, które się różnią od standardów, tak, w jakiś sposób, to zaczyna się po prostu ta głowa otwierać. Ja uważam, że to ubogaca człowieka, że to wtedy ta głowa rozszerza swoje myślenie, że jesteś troszeczkę mniej zamknięta w pewnych schematach. Chciałam też powiedzieć, że niepełnosprawność i choroby psychiczne mają jakby tą wspólną cechę, że ludzie się ich wstydzą. Że w związku z tym, że to jest tak od normy odległe, bo wiadomo, że w ogóle żyjemy w czasach, kiedy ta normalność, ona wygląda bardzo skrajnie. Normalne jest to, co jest na Instagramie, to musi być takie ładne. Ja to się śmieję. Ja to się teraz śmieję, że jest w ogóle, żyjemy w czasach naburmuszonych kobiet. Bo te wszystkie zdjęcia, teraz jest taki trend, że one mają taki wyraz twarzy, taki niewymuszony, nonszalancki, że ja się śmieję, że to jest po prostu cały Instagram jest pełny naburmuszonych kobiet, nie? Bo to są takie artystyczne foty. Zauważ sobie na wszystkie te zdjęcia, na przykład ja bardzo lubię Anię Rubik. Bardzo ją lubię. Uważam, że to jest super babka, ma naprawdę świetny pogląd na niektóre rzeczy, choćby na seks i na nauczanie seksu w szkole i w ogóle i tak dalej. Ale jak widzę jej zdjęcia takie na Instagramie, które są, to ona jest naburmuszona tak w zdjęciach. Po prostu ten wyraz twarzy jest taki, ma być, mówię ci, nonszalancki, taki niewymuszony, że po prostu ta mina taka jest, nie? Masz rację, wszystko. Przyjrzyj się tak, jak człowiek już ma to w głowie, to potem tak leci, nie? Mówię, o, kolejna nieszczęśliwa, naburmuszona pani, nie? O, zimne latte, nie? Matcha niesłodka, coś. Ale wracając do meritum, jakby chodzi o to, że po prostu żyjemy w czasach, kiedy zauważ, te kobiety na Instagramie dopasowują się do siebie. Tak naprawdę ja często nie wiem, czy to jest inna pani, czy ta sama, bo ta uroda, malowanie się, wypełniacze na usta, ten stroje, wszystko jest bardzo, bardzo podobne. Mhm. I w tej sytuacji ja się staję jeszcze bardziej inna, jeszcze bardziej odstaję od tego wszystkiego, co widzimy. Już nie dość, że wózkiem, to jeszcze wyglądem. Jest. Nie daj Boże, uśmiechniesz. Tak. Tak, ale właśnie o to chodzi, że niepełnosprawność i choroby psychiczne mają to do tego, że się ich wstydzimy. Jakoś tak jak, nie wiem, rozmawiałam właśnie ostatnio też z przyjaciółką. No właśnie, wstydzimy się bardziej niż seksu. Tak, ale właśnie jest coś takiego, że jak masz powiedzieć, złamałam rękę, to jest okej. Okay. Mam raka, okej, okay, ale jak no mam depresję, to tak jest. Ale a propos raka, to powiem ci, że ja na przykład miałam takie myśli, że no nie ukryłam, że myśli samobójcze mi towarzyszą cały czas. Jakby tylko rozdzielajmy myśli a czyny, nie? U mnie to jest kończy się na myślach. I bo tam jest jeszcze rozgraniczenie, myślenie, planowanie. Tak. I czyny, że to jakby się myśli, to jest co innego niż jak się myśli i planuje. Planuje i wyobraża, ma się już jakby sposób. Wizje. Tak, wizje to są różne rzeczy. To jest inny etap, że tak powiem, problemu. Bo to nie jest tak, że ktoś ma myśl samobójcze, to od razu trzeba go w kaftan i zamknąć, bo mi też się zdarzało, właśnie to mam coś takiego z moim terapeutą, że pamiętam to jak dziś,
że on mówił, że mówiłam właśnie, że już nie za bardzo mi się chce żyć. No i że pyta się właśnie, czy myślę o samobójstwie, ja mówię tak. No i mówi, ale czy pani planuje? I mówi, ale co, że planuje? No mówi, no ale no nie wiem, ma już pani tam, że konkretnie jakiś tam sposób, nie? Ja mówię, nie, nie, no to jeszcze jest wszystko w porządku, w tym sensie, że to niedobrze, że masz myśli samobójcze, ale że nie planujesz, tak, że to jest... taki poziom, moja pani, akurat ta psychiatra, do której chodzę już od wielu lat, no ona... Dlatego mówiłam na początku, że udało mi się uniknąć, bo rzeczywiście dwukrotnie w zeszłym roku miała poważną wątpliwość, czy wystawić skierowanie do szpitala. I jak wróciłam po miesiącu, kiedy wyszłam z tego takiego totalnego kryzysu, to i rozmawiałyśmy na ten temat, to mówiła, że widziała i zaufała mi, że ja tego nie zrobię. Bo ja tego nie zrobię. Po pierwsze, jestem za dużym tchórzem. Po drugie, to by, no mówię, skrzywdziło tych wszystkich, których kocham. Ale właśnie a propos raka i tych myśli samobójczych, to często mam taką myśl, że chciałabym umrzeć na raka, bo ci, którzy umierają na raka, to ich się żałuje. A o samobójcach to się mówi, że a, nie dała rady, w dupie jej się poprzewracało, nie? A tak jakbym umarła na raka, to od razu wyciąg byłby inny. Wszystko to zależy, tak naprawdę to jest ten problem z ocenianiem ludzi, z ocenianiem w ogóle, dlatego że ja sama przyznam szczerze, że kiedyś mówiłam, że samobójca to największy egoista, bo w zasadzie tak umrzesz, to co ci zależy, jeszcze powiesz, o co chodzi, ale przyszedł taki moment w moim życiu, w którym to wszystko mnie tak przytłoczyło, To moje życie w ogóle, ta niepełnosprawność, to jak to wygląda. Wiesz, to też jest tak, że ja miałam wypadek, miałam 17 lat. I to był jakiś etap w moim życiu, kiedy wszyscy byliśmy tacy sami, tak? Potem znajomi zaczęli, wiesz, pierwsze samodzielne wyjazdy, studniówki, które ja nie miałam, tak? Potem, nie wiem, studenckie życie, takie naprawdę studenckie, samodzielne mieszkanie, pierwsze związki, rozstania. I tak dalej, i tak dalej. I ja tego wszystkiego nie miałam. I to jeszcze jakby dawałam radę w tym sensie, że okej, nie wszyscy wyjeżdżają na studia, wiesz, nie wszyscy mieszkają sami, tak? Niektórzy nie. Ale potem zaczęło się właśnie to, że wszyscy dookoła mnie zaczęli się brać ślub, wiązać z kimś, nie? I potem przychodzi do ciebie takie coś, że coś jest ze mną nie tak, że jestem niewystarczająca, że jeżdżę na wózku. Nikt mnie nie będzie chciał, nie? I wiesz, dowody cały czas są dookoła, bo cały czas jestem sama. A wiesz, a wszyscy się tak jakby pokonują kolejne levele swojego życia, wchodzą na drabinkę, nie? Mąż, ślub, dziecko, wiesz, mieszkanie, praca, awans i tak dalej, i tak dalej. I to mnie w którymś momencie tak przytłoczyło, że ja w zasadzie nie widziałam już takiej drogi dla siebie, nie? Że... Tak. I wtedy do mnie dotarło, pamiętam to, że pomyślałam sobie o tobie i jak to bardzo niesprawiedliwe było to, co ci kiedyś powiedziałam, w sensie, nie wiem, że powiedziałam, nie przypominam sobie takiej rozmowy, ale ogólnie, że wtedy pomyślałam, że to jest egoizm, nie? No właśnie to jest coś takiego, że po prostu niestety ludzie mają kalki w głowach i tą kalkę przekładają na każdego chłopaka. Tą kalkę przekładają na każdego człowieka, z którym się spotykałem i który mówi słowo klucz. Słowo klucz to jest depresja, niepełnosprawny, homoseksualista, nie wiem, wyborca PiS, wyborca PO, chodzi o to, że kalki, tak? Katolik, ateista, po prostu na każdą z tych osób mamy kalkę i przekładamy ją zero-jedynkowo, a właśnie o to chodzi głównie, że po prostu każdy z nas jest inny i to jest właśnie najbardziej krzywdząca rzecz i rzecz, która powoduje najwięcej problemów potem w życiu tych wszystkich ludzi. Właśnie ta stereotypizacja i te kalki, że każdy z depresją wygląda tak. I to też powoduje dalszy problem, że jak ktoś troszeczkę inaczej przechodzi tą depresję, niż tak jak ci się wyobraża, to ty tej depresji nie zauważasz. On jest jakby... Tak, on im wszystko zniknie. Depresja jest mniej ważna niż twoja, lżejsza. Tak, albo że po prostu jego nie trzeba leczyć, bo on się uśmiecha, nie? Bo ja tam widziałam, jak depresja wygląda, to chodzi o to, że nie wychodzi z pokoju. On wychodzi z pokoju, jest uśmiechnięty. On nie ma depresji, tak, myje się. Mówię też o tym wstydzie, dlatego że mam też takiego przyjaciela, który ma też problemy.
psychiczny i zapytamy się go właśnie, czy chciałby przeprowadzić ze mną taką rozmowę i on powiedział, że nie. Że nie, że nie, że nie za bardzo. Rozumiem. No, mówię, to jest... Czy spotkałaś się właśnie z czymś takim, że nie wiem, powiedziałaś w pracy, w szkole, nie wiem, w swoim kręgu towarzyskim właśnie o swoich problemach i to ci sprawiło jakby problemy potem? To znaczy niewiele osób tak naprawdę wierzą w takie problemy. To jest rzeczywiście nie... gdzieś tam, no nie chodzę się nie chwalę. No wiadomo, to nie jest tak, że cześć, jestem Weronika, mam depresję, tym, nie? Nie, mówię o tym głośno. Może nie tak wprost, że mam o tym, że mam depresję, tylko że mam takie problemy. Ja bardziej, dla mnie bardziej uciążliwe są zaburzenia lękowe, bo one mi utrudniają życie. Mówię, tak jak depresję miałam przez jakiś czas w remisji. A te zaburzenia lękowe, teraz się na to mówi zaburzenia lękowe, kiedyś się na to mówiło nerwica. To one mi bardzo utrudniają życie i momentami, bo bywa tak, że jest okej. I spotkałam się rzeczywiście i mówię o tym po pierwsze, najważniejsze, bo to mówię o tym dla siebie, żeby ktoś wiedział, żeby ktoś mnie nie ocenił z góry, bo niewątpliwie zależy mi na... To jest właśnie taki konflikt. Z jednej strony, przepraszam, mam w dupie, co ktoś o mnie myśli, ale z drugiej strony są ludzie, na których opinii mi zależy. I są ludzie, którym o tym mówię. Ale jeśli wiem, że to jest, że tak powiem, wiesz, przejściowy, no jak wiadomo, jak jestem gdzieś tam w pracy, to moi najbliżsi współpracownicy no wiedzą, że taka jestem, powiedzmy, że jestem wrażliwa, nazwijmy to w ten sposób, ale wiedzą, że przyjmuję leki, że cierpię na takie choroby, bo to może wpływać gdzieś na moją pracę, bo to może powodować, że ja nie będę w stanie przyjść do pracy. Mm-hmm. A czujesz się dyskryminowana z tego tytułu? W sensie zastanawiam się, że ile takich osób, które rzeczywiście powiedziały pracodawcy, że mają jakąś chorobę psychiczną, zostało na przykład nieprzyjętych do pracy, tak? Bo z założenia, że to wariat... Nie wiedziałam już po przyjęciu, ale no ciekawa jestem, masz rację. Wydaje mi się, że to może być naprawdę duży odsetek właśnie tego, że ktoś mówi, że słuchaj, no jestem super specjalistą, ale mam właśnie depresję albo coś, no to ten pracodawca w związku z tymi kalkami zakłada, że to będzie pracownik, który cały czas będzie na L4, nie będzie przychodził, bo... Tak, to fakt, że podejrzewam, że tak jest. To, co mnie zaskoczyło, jak rozmawiałam ze swoją przełożoną, to, że ona podczas rozmowy rekrutacyjnej ze mną oceniła mnie jako osobę pozytywną, optymistyczną, a o mnie naprawdę może dużo powiedzieć, ale nie to, że jestem optymistką. Ale właśnie to jest to, nie? Że jak tego nie widać po prostu, tak. Jak to ważne, żeby właśnie mówić i pokazywać ten prawdziwy obraz osoby z chorobami psychicznymi, nie? Ja się nauczyłam i podejrzewam, że jakby zapytano moich współpracowników, to powiedzieliby, że jestem osobą pozytywną, bo ja się naprawdę nauczyłam i ja tego nie robię, żeby kogoś oszukać, tylko ja zawsze jak wstaję, w ogóle nawiasem mówiąc, nie znoszę słońca, więc jak są te miesiące, kiedy budzę się i to słońce mnie razi po oczach, to ja od razu jestem wkurzona na maksa. I już mnie wszystko irytuje i już dzień jest do bani, ale zawsze się staram, a teraz już w ogóle, kiedy jestem mamą i muszę moje dziecko o 6 rano obudzić do żłobka, no to żeby ona zechciała wstać, ona ma 2 latka, Ewa teraz, żeby ona zechciała wstać i uśmiechnięta, radosna pójść do żłobka, to ja też muszę rano być uśmiechnięta i radosna. Więc ja jak wstaję, to mimo, że w środku czuję zupełnie inaczej, to chodzę po domu i mówię, wstawajcie, jest nowy dzień, idziemy dzisiaj do dzieci i jak ją zostawię w żłobku, jadę do pracy, to też jak wchodzę do pracy, to się ze wszystkimi witam dokładnie tak samo, cześć! I jestem, nie wchodzę taka... No wiadomo, czasem coś się wkurzy mnie ktoś na drodze, nie wiem, jest zimno i tak dalej, różne są sytuacje. Ale wypracowałam sobie taki nawyk, że bez względu na to, co czuję w środku, to zachowuję się rano słonecznie. Żeby wszyscy w pracy myśleli, że jestem pogodna, optymistyczna i tak dalej. I mam to szczęście, że mam w ogóle
najlepszą przełożoną na świecie. I mówię to jako osoba chora i cierpiąca i taka, która miała w perspektywie, że bardzo ciężko jej będzie znaleźć pracę. Może nawet nie tyle znaleźć, bo ja jestem wykształcona, jakieś tam, wiesz, kumata za przeproszeniem i tych argumentów miałam sporo, tak uważam. Natomiast wiedziałam, że ja, że jeśli cokolwiek się, zostanę zatrudniona hipotetycznie, nie? Pójdę do tej pracy i cokolwiek się wydarzy, załóżmy ktoś będzie dla mnie niemiły, to ja do tej pracy nie wrócę. Mhm. Ja w ogóle jestem osobą, która nie podejmuje wyzwań. Więc jeśli bym się w pracy nie czuła dobrze i wiedziała, że to wpływa na moje samopoczucie i na moje zdrowie w jakiś sposób negatywny, że właśnie mi się rano nie chce wstać do pracy, to już wiem, że to byłaby równia pochyła, to byłby koniec. I ja się strasznie tego bałam, bo mimo, że no, że bardzo chciałam, że potrzebuję pracy, no, już tam abstrahując od wielu innych czynników, to bałam się tego, że sobie w tym aspekcie z moją chorobą nie poradzę. I miałam naprawdę ogromne szczęście, bo nie wiem, jak to inaczej nazwać. I będę tam, jeśli będę pracować z tymi ludźmi, to będę tam pracować do końca życia, że trafiłam na świetny i no, wręcz idealny zespół. Mhm. Taki, że ja wstaję i chętnie idę do pracy, bardzo chętnie. Nawet ostatnio się śmiałam, że w zasadzie to ja powinnam im płacić niż oni mi, bo ja w zasadzie nie zachęcam. Nie zachęcaj. Nie, absolutnie. Ja pracuję hobbystycznie. Mhm. Tam. Po prostu i to też jest ważne. To mi bardzo uratowało życie. To mi dało bardzo dużo. Że moje dziecko chodzi do żłobka, że ja chodzę do pracy, że mam swoją przestrzeń. Tak. I nie wyobrażam sobie, bo to mogła być naprawdę katastrofa, gdybym nie miała zrozumienia ze strony swoich przełożonych i gdyby tam się działy jakieś rzeczy. Tak, zwłaszcza, że trzeba podkreślić, że pracownik z chorobami psychicznymi jest normalnie takim samym pracownikiem, każdy inny. To, żeby, tak, albo i lepszym. Bo może mieć, oczywiście możesz mieć problemy jakieś takie ze swoim zdrowiem, żebyś poczuła L4, ale to nie znaczy, że to będzie, nie wiem, trwało latami, bo równie dobrze pracownik, który nie ma żadnych chorób psychicznych, może w którymś momencie potrzebować L4 i tak dalej, bo to L4 właśnie po to jest, żeby z niego korzystać, jeżeli są jakieś problemy. Tak. Nikt z niego nie nadwyręża tego L4, dlatego, że po pierwsze to jest niższa wypłata, więc nie oszukujmy się, a po drugie, no po prostu no, ktoś chce pracę po to, żeby pracować, prawda, a nie po to, żeby... Tak, ale to też jest istotne, że takie osoby z jakimiś tam zaburzeniami psychicznymi są zdecydowanie bardziej wrażliwe i... I będą, w ogóle jak praca będzie super, to będą w niej pracować, prawda? Tak, i mają... Będą lojalne. Uważam tak, że mają bardzo dużo innych zalet w związku z tym. A powiedz, tak będziemy już ku końcowi, żeby nie przedłużać tej rozmowy, bo wydaje mi się, że moglibyśmy o niej rozmawiać po prostu dniami i nocami. Myślę, że jeszcze nieraz poruszymy ten temat i ja myślę, że w największym gronie. Chciałam zapytać, czy nie obawiałaś się takiego życia w sensie swojego? Czy bałaś się na przykład, że nie znajdziesz osoby, która zrozumie cię na tyle, żeby nie wiem, chcieć z tobą żyć całe życie? Że, tak? Tak, bałam się tego. Zakładam, może dlatego, że ja nie lubiłam życia ze sobą i ja nie lubiłam siebie i więc kiedy nie kocha się samej siebie, to ciężko zrozumieć, że ktoś może pokochać ciebie. Mm. I często, kiedy mam taki zjazd, kiedy jestem w tym gorszym okresie, to bardzo mocny mam taki lęk przed tym, że mój mąż mnie zostawi. Chociaż nie zapowiada się na to. I oczywiście z jego strony zawsze było pełne wsparcie i zrozumienie na tyle, na ile mężczyzna jest w stanie zrozumieć jakieś tam, powiedzmy. Może nie generalizujmy, że mężczyzna, kobieta, tylko no, różne są osoby. Wiadomo, że on też w 100% nie rozumie wszystkich moich problemów, ale zawsze był wspierający i co do jego gdzieś tam lojalności, miłości w życiu nie miałam żadnych wątpliwości i znam fakty, wiem jakie są fakty, a jednak ten lęk się pojawia, że kiedy ja tracę miłość do samej siebie, to
No to się obawiam tego wewnętrznie, że gdzieś tam to życie się skończy gdzieś tam. Też często mam wyrzuty sumienia, że mam w ogóle takie myśli, bo życie mnie właśnie pod innym względem rozpieszczało pod drugi w niebo. Mogę powiedzieć, że trafiłam po drodze na wspaniałych ludzi, na pomocnych. Mówię między innymi o tobie, bo wiesz, no jesteś jedną z moich najbliższych przyjaciółek, bardzo bliską mi osobą, taką, która bardzo dużo wniosła do mojego życia. Weź mi tak nie słuchaj, bo się będę czerwienić, a mi nieładnie w kamerze. Nie no, wiesz, to są takie... no miałam szczęście. Miałam bardzo, bardzo dużo szczęścia. Ja też uważam, że mam szczęście do ludzi. To z ciebie poznałam, nie? Było, nie było. Także trafiłyśmy na siebie bardzo dobrze. Już pytam dlatego, że ja mam coś takiego, że właśnie wydaje mi się, bo ja mam stwierdzony stres pourazowy i z niego wynika mnóstwo rzeczy, mnóstwo rzeczy, które jakby one urosły na przestrzeni tych 17 lat po prostu do niebotycznych rzeczy, które są mocno zakorzenione i praca nad nimi jest po prostu syzyfowa teraz. Tak naprawdę z moim terapeutą cały czas walczymy o to, żebym ja miała jakiekolwiek poczucie własnej wartości. I tak się właśnie zastanawiam, że wydaje mi się, że bardzo dużo dałoby mi to, gdybym na początku już tej terapii pracowała na początku tego mojego życia powypadkowego, miała tą terapię, na której bym pracowała od początku nad tym, żeby ten wypadek nie wpływał tak mocno na moje życie psychiczne, albo chociażby pracować nad tym, żeby nie robił dewastacji tam, nie? I no ja mam teraz takie myśli, że to już tak będzie do końca życia, co mnie ta moja samotność i to życie takie, jakie jest. To moje niebycie godnym, wiesz, właściwego partnera i tak dalej. Wiesz, właśnie o to chodzi, nie? Że patrzę na ciebie, tak sobie myślę, kurczę, no Weronika, wiesz, miała jakieś swoje problemy i ma tego Patryka, nie? Bo to Patryk to jest super gość w ogóle swoją drogą. Mój ulubiony ziomek. Fan Eminema, także to jest mój brat z krwi po prostu. Jesteśmy największymi chyba fanami Eminema na przestrzeni 10 kilometrów. No, na pewno. No, także... Chociaż jest jeszcze jedna osoba z nami. Także to jest bardzo pocieszające i myślę, że najważniejsze... Miałaś taką maskę, znaczy miałaś, masz taką maskę, ubierasz taką maskę. Myślę, że ludzie, których spotykasz, wiele osób, chociażby powiedzmy z twojej pracy, podejrzewam, że miałoby takie odczucie, jak ja miałam na początku, a byłam naprawdę pod twoim ogromnym wrażeniem, że właśnie pomimo wypadku, pomimo tego, co ci się gdzieś tam przytrafiło, jesteś osobą bardzo towarzyską, bardzo pozytywną, w ogóle otaczającą się ludźmi. Bo to wcale nie... Nigdy nie narzekającą, bo ty nigdy nie... Znaczy sprawiałaś wrażenie, że nie czujesz się inna i to mi bardzo imponowało. I to, że nigdy nie narzekałaś. Że no kurde, nie... i teraz czar pres, nie? I nagle wszystko, za co mnie ludzie lubili. Nie, to nie o to chodzi, bo to właśnie jest coś nie, takiego... Nie, o tej masce właśnie. Ale wiesz, to też nie wynika jedno, jakby jedno nie wyklucza drugiego po prostu, nie? To, że jestem towarzyska i zadowolona, to nie znaczy, że po prostu nie mam też po prostu głębokiego smutku w sobie, nie? Takiego poczucia, że nic poza tym, nie? I tak dalej. Co mi dalej nie wyklucza tego, że ja po prostu ludzi kocham i nie wyobrażam sobie w ogóle sytuacji, że w ogóle, wiesz, introwertyk, tutaj go nie znajdziesz. Chciałabym, żeby z naszej rozmowy wybrzmiały dwie rzeczy. Po pierwsze to, że osoba z problemami jakimikolwiek związanymi z chorobami psychicznymi, tak, ze zdrowiem psychicznym, to nie jest potwór, który ma kły i, nie wiem, je koty w piwnicy, tak? Tak? Nie, to nie jest ktoś inny. Tak. Problemy psychiczne mogą być różne, od dramatycznie ciężkich po lżejsze, co nie zmienia faktu, że takiej osobie po prostu trzeba pomóc. A jak możemy jej pomóc? No w ten sposób, żeby nie sabotować jej próby pomocy.
I nie umniejszać. Tak, żeby, wydaje mi się, że byłoby super, gdyby w każdym domu, jak są nastolatki, dzieci, to żeby od małego powtarzać, że w ogóle psycholog, psychoterapeuta to jest taki sam lekarz jak kardiolog, że jeżeli czujesz, że coś jest nie tak, nie czujesz się dobrze ze swoją głową, w swojej głowie, to nie masz żadnego problemu, żeby po prostu pójść do tego lekarza, skorzystać z pomocy, że nikt się nie będzie śmiał, nikt nie będzie wytykał palcami. Że to nie jest wstyd. Tak, że to nie jest wstyd. Bo jeżeli nie wstydzimy się tego, że mamy złamaną nogę, że mamy chore nerki, nie wiem, okulary, to tym bardziej nie powinniśmy się wstydzić czegoś, co jest totalnie niezależne od nas. Totalnie niezależne od nas. Zgadza się. Tak. Także podlinkuję tutaj pod naszym filmem też profil Weroniki na Instagramie, żebyście zobaczyli właśnie Ewcie, Patryka, naszego fana Eminema. I zobaczyli właśnie, odblokować, że... Odblokować konto, bo mam prywatne. To musisz odblokować konto. To teraz tam followersi właśnie nam wpadną. Chodzi o to, żeby ludzie zobaczyli właśnie, że... No, że dokładnie tak samo jak oni. Pijesz herbatkę, oglądasz... Nie zgadzaliby się na przystanku. Tak. Tak. Tylko teraz nie wiadomo, czy się będą bali, czy nie, stać na przystanku. Więc serdecznie dziękuję Ci za rozmowę. To na pewno nie będzie nasza ostatnia rozmowa, bo ja już sobie wyobrażam kolejne moje spotkanie właśnie z Tobą i z Mają równocześnie, bo wydaje mi się, że... Wreszcie. Tak, że wydaje mi się, że to też będzie bardzo ciekawa rozmowa. Ale to wkrótce. I żeby wiedzieć, co wkrótce, to zachęcam do subskrybowania naszego kanału i wszystkich naszych social media. A tymczasem... Ja też. Ja też zachęcam. A tymczasem do zobaczenia.